Cześć, siemanko, witam was w pierwszym odcinku z serii Let's Play na serwerze Live Divine RPG. Serwer jest mojego autorstwa, każdy z was może do niego dołączyć, ja chętnie zapraszam. Graczy ogólnie, którzy grają, to mamy około 40, ale to nie są stali gracze, oni sobie raz dziennie wchodzą na pół godzinki czy coś takiego. Aż właśnie fajnie by było, jakby było nas więcej. Obecnie mamy 100 slotów. Trailer już widzieliście i jeszcze dodatkowo będzie trailer związany z fabułą, ale to już wkrótce. Okej, jak zacząć? Na początek trzeba mieć resource pack. Jeśli wchodzicie, nie macie tego co ja. Kometa! Jeśli nie widzicie, jeśli nie macie tego co ja, tutaj widać. Na start jak wchodzicie, macie, pamiętaj o resource packu, hablodowlad. Jeśli gdzieś go zgubicie, macie jeszcze ukośnik królesk i dzięki temu macie w regulaminie. Regulamin nie będę wam czytał, bo to jest bez sensu, sami sobie przeczytacie. Okej, w każdym bądź razie, jak rozpoczynamy grę, jak widać, jesteśmy graczami. Nie mamy żadnej klasy, a to jest akurat kolega VIP. No i co, możemy zacząć wchodząc do dowolnego command bloka. Musimy być oczywiście w zasięgu. A, ważna informacja, serwer, czat głosowy, niektórzy piszą i oczekują ode mnie, że ja ich zobaczę. Choć no, jako head admin mam to możliwość, że patrzę na wszystkie dialogi. Okej, w każdym bądź razie, obojętnie do którego command bloka podejdziemy, będzie, i tak przeniesie nas tutaj, jeśli nie mamy wybranej klasy. ACS, to się przyda, achievementy. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie są achievementy, no dość się bardzo przyda. Okej, pomoc, bardzo przydatne. On mówi nam właściwie, co trzeba zrobić. Najpierw pobierz resopraka, link ma podczas logowania się oraz na rules. Przejdź test pozwolenia na grę na serwerze. Okej. Test, okej. Wkurzający system, może najpierw przeczytaj regulamin. Tak, żeby przeczytać regulamin, należy go zaakceptować, o to chodzi. Idziemy tutaj, o, moje obrazki. To są pierdoły, to jak będziecie chcieli, to sobie czytajcie. O, ktoś umarł. Umarł, okej. Akceptacja regulaminu jest w tym miejscu, obok regulaminu i tak dalej. Dobra, zaakceptowaliśmy regulamin. Tutaj jeśli ktoś nie ogarnia, to jak widać, nic się nie dzieje. Tak samo tutaj, nic się nie dzieje. No to spróbujmy start gry. Musisz przejść test na znaleźć regulamin, aby zabrać na serwerze. No niestety. I tu mamy ten śmieszny test, który sprawdza, po pierwsze, czy znamy regulamin, żeby nie było potem, jak często na tym spiku jest, ale za co dostałem bana. Dwa. Test ten sprawdza, czy macie resource packa i Optifine'a. Bez Optifine'a i bez resource packa nie zagracie sobie, bo nie ma tu w ogóle takich bloków. Takiego bloku w ogóle, o, ten jest to świetnym przykładem. Nie ma takiego bloku, mamy ID 98, 98,1,2, a to jest 98,3 chyba już. Nie, przepraszam, 3 to będzie taki standardowy, 4 to będzie 4 albo 5 nawet. Tak samo glowstone, ten jest zwykły, a są jeszcze złote glowstone, są jeszcze srebrne glowstone. O co chodzi, zobaczycie na śmiesznej ścieżce. Okej, okay, test sprawdzający znajomość regulaminu. Odpowiedzi teleportujecie. Tego nie zobaczycie. Tak samo zabraniam, jeśli ktoś chce nagrywać, zabraniam robienia testu, bo nagrywania testu, gdyż ponieważ tam jest odpowiedź na pytanie, które pozwala na grę na serwerze. Okej, okay, ja się widzę z wami za chwilę, jak przejdę ten test. I mamy, jeśli ktoś będzie miał resource packa, to zamiast pajęczyny, która tu wisi, zobaczy buteleczkę, strzał bądź grzyby, jak to ktoś określił, muchy, i zobaczycie ścieżkę, która będzie właśnie, aby wyjść z pomieszczenia, przejść przez ścieżkę mając resource packi Optifine lub MC Patcher, wyjdzie bez problemu. Ukośnik spawn tutaj nie działa. Okej, okay, tu jest sporo informacji, których właściwie nie trzeba wszystkich czytać. To można sobie przeczytać. Tutaj właściwie się tyczy, że to są wartości, które są w broniach, są po angielsku. Tak, żeby was doszkolić. No i tu taka ważniejsza informacja o poziomach broni. Zwykły, solidny, wyłączmy te pioruny, bo ktoś tam się bije z bossem. Pogoda, wyłącz. Zwykły, solidny, magiczny, niezwykły, a niesamowity, anielski, demoniczny, unikatowy, epicki i jedyny. Są trzy egzemplarze broni, która jest jedyna. Te jedyne można dostać na różnych eventach. Na razie jest mało osób, to mało eventów. Tylko jeden był. Przeczytane dalej. Istnieje wiele potwor, wiele rzeczy, które trzeba zidentyfikować. To w większości są amulety, które tylko VIP-y mogą nosić na głowie od setnego poziomu. Handel z graczami, zajrzy do burmistrza, wyda ci instruktaż. Na serwerze nie można wyrzucać przedmiotów. Dzięki temu jeden bug został naprawiony. Drugi bug, że właśnie, no, śmieci, leżało mnóstwo śmieci. Aby wyrzucić, ja tu później dopiszę informację.
wyrzucić przedmioty, to wpisujecie śmietnik, czyli trash, i wyrzucacie przedmioty do śmietnika. Handel z NPC, tak, dość ważna informacja, która pozwoli unikać zbędnych pytań. Dlaczego to nie działo? Cofa mnie. I takie tam pierdoły. Walka. Na świecie nie ma PvP, no jest motyw taki, że nie wiem dlaczego, ale niektóre statusy można nałożyć na gracza, ale to nie jest zbytnio uciążliwe. W każdym razie nie może podejść do ciebie ktoś cię zabić. Broni mają ustalony atak, tak, prędkość około 1 sekundę, to znaczy, że co sekundę możesz zadać obrażenia danemu mobowi. To działa także na was, że jak zobaczycie taki dialog, combo 400 ataków, to nie, dostaniecie 1 na 1 sekundę. Dzięki temu no, występuje szybsze i wolniejsze bronie. Jest to dość spoko. Wybierz prezent startowy, no to sobie wybierzemy. To są zalecane klasy, jak wybierzecie taką broń, ale to nie ma wpływu zupełnie na wasz ostateczny wybór. W każdym razie łuk jest dla łowców. Zbroja do rana, no to rycerze bądź wojownicy. Jeśli chcecie pancerz dla magów, zalecana jest czapka do rana, choć to właściwie nie ma sensu. I mamy jeszcze ostrze do rana, wojownik, rycerz. Ja sobie wezmę, chyba ktoś umarł. Wezmę sobie kupon na miecz. Patrzcie, nie mogę wyrzucać przedmiotów, dlatego jest ukośnik trash. Ostatni punkt, fabuła, to jeśli chcecie zobaczyć, to link się potem wymieni na ten drugi. Na serwerze obowiązuje serwer głosowy, za jakiego piszecie kratek, tam z wykrzyknikiem, żeby coś napisać na cały świat. Dobra, pierdoły. Lecimy. Trzeba zaakceptować test. Okej. I lecimy. Teraz chyba trzeba wybrać klasę, tak? Klasę wybierzmy sobie. Okej. Prosimy o wybieranie postaci pojedynczo, tak? Jeśli będzie jakiś natłok, to pojedynczo jedna osoba klika. I spoko. Żeby nie było, że ktoś stanie na tym właśnie tym i o, jestem, czytałem, nie przeniosło. Możecie jeszcze wrócić, nie musicie zatwierdzać tego wyboru. Mogę, no i tu jest akurat ciekawostka, bo nie wiem, kim chcę. Rycerze to tanki. Mają przedmioty, które pozwalają im być tankowatym, że horda mobów? Nie ma problemu, ja jestem w środku. Łowca, no łuki. Na bossy są najlepsi łowcy właśnie. I magowie, ale to nie na wszystkie bossy. Jeśli chodzi o mago, wojownicy, damage, tak, tu jest akurat damage, duży damage, mam broń z dużym damage'em, no niestety wolniejsze ataki. Na przykład ostateczna broń ma chyba od 200 do 600 damage'a, kiedy dla innych postaci jest do 300 damage'a chyba. Od 100 do 300, coś tak około, ale nie chcę was okłamywać. No zostań magiem, spele, no nie jest tylko jeden rodzaj spela, bo pluginy się popsuły wzajemnie. Na przykład nie można teraz odrzucać śnieżką, nie wiem dlaczego, może wina tego pluginu. Ale mniejsze o to mają, w każdym bądź razie spele co sekundę mogą go używać. Znaczy jeden spell co sekundę mogą używać i ranić przeciwników. No mag jest spoko postacią, bo względu właśnie na te spele, że może walczyć wręcz i poza. A, nie wiem, wybór. Ja jestem za magiem, albo za łowcą, albo za rycerzem. Dobra, idziemy rycerz, będę tankiem. Okej, tu możemy sprawdzić klasę, którą wybraliśmy. Tak, mój wybór to rycerz. To jest właśnie specjalnie zrobione tak, że jeśli was przyniesie, a nie wiecie jaką wybraliście klasę, to podchodzicie. Ale ja nie chciałem być łowcą i wychodzę tutaj. I jestem z powrotem tu i mogę z powrotem wybrać swoją klasę bez problemu. Dlatego też trzeba być pojedynczo, okej. I dlatego też nie ma jakiejś wielkiej premiery, dzięki temu nie będzie właśnie, nie ma w ogóle wielkiej premiery. IP zostanie udostępnione, już grają gracze normalnie, jak widać. Znaczy tylko jednego, bo mamy chyba 12 w południe, no. Zacznij swój wybór i rozpocznij grę na serwerze pojedynczy. Następny gracz może dopiero, gdy zniknie komunikat gracz rozpoczął grę. Mamy na myśli ten komunikat. Wiele osób nie widziało tego komunikatu. Zastanawiam się jak, w ogóle w dupie mają co się dzieje na czacie. Dlatego dodałem książkę. Pierwsze zadania w Source City. Pierwsze zadanie biera się u burmistrza w ratuszu. Kupon na broń. Właśnie, kupon na miecz, złoto, darmowy fit, jak chce się nakarmić. Okej, okay. NPC help, dość przydatne. Wiele osób od razu leci tam, a mogłoby zobaczyć co się u nich dzieje. Bo ten command block już mnie nie przeniesie na tego drugiego spawna. Ten command block mnie przeniesie od razu do mojego miasta. Zgubiłeś się, będziesz miał mapy, nie możesz znaleźć ratuszy. Source City mapy, no to tam macie Source City. Każda klasa ma swoje miasto, w nim znajdziesz teleporter do Source City. Jak zarabiać? Też jest, normalny drop z mobów możesz sprzedać u myśliwego w Source City. Na rynku możesz sprzedać zbroje i mieczy, tylko nie drewniane i kamienne, bo to G. Podstawowe info znajdziesz w bibliotece. Jak wziąć zadanie, to też znajdziesz informacje w Source City. Gdzie zrealizować kupona? Broń, realizator kuponów w Source City na straganie. Wszystko. To są podstawowe informacje, które powinniście znać. No, nie to.
Okej, okay, ja się tepnę tutaj na razie do zamku. O! Przez to. Dobra, to trzeba go usunąć potem. ZW. Jak widzicie, właśnie zaprezentowałem, że nie mogę atakować kilka razy jednocześnie. Się baguje w taki odpowiedni sposób. Co sekundę, ładny atak, brzdąg, brzdąg, brzdąg. Ogólnie ten płatnerz mi się baguje, jak przerzucam na serwer. Okej. Kto tu zamknął drzwi? Co za debil to zrobił? Na pewno Karomos, na pewno Karomos, bo ja zamykam drzwi od razu, bo nie, to jest brak interakcji, żeby drzwi się nie otwierały. Na pewno Karomos to zrobił, ja to wierzę, on lubi być trollem. No w każdym razie rycerze w tej chwili nie mogą wyjść tędy, bo jest brak interakcji. Spawn sobie wolę polecieć na... I trudno, i lecimy do Source City. Karomos, co za łajza, on uwielbia takie trolle robić. Ostatnio schował bossa i wszyscy, ej, boss się nie rozpawnia, patrz, on jest pod ziemią. Okej, okay, lecimy do Source City. ACS. Dostałem achievementa, tak. Start gry i zamek rycerzy. Dobra, musimy zgarnąć kupony. Realizator kuponów. O, achievement, pierwsza broń, to na pewno tu. Kupon na broń, miecz nowicjusza. Kupon na miecz. Jak widać, nie udało mi się szczytować, dlatego ja uwielbiam ten plugin. Kupon na miecz uprawniający do ostrza do rana. Chyba boss go zabił, bo takie, bo nie wiem jak zmienić nazwę w pluginie. A bo bossy jako jedyny nie mają nazwy. No i respione przez nich moby. Wszystkie inne moby ma... Aha, no tak, nie mam levela. Muszę pierwszy poziom, żeby nosić tę broń. Jak widać, działa. Tą notatka wam się przyda do właśnie zapisów różnych, na przykład jak ulepszyć broń, tylko chyba mieczcza nowicjusza nie da się ulepszyć, oraz broni, które mają opisane brak tego możliwości ulepszania. Aha, dobra, jestem rycerzem, a i tak nie będę mógł nosić eku rycerzy. Dlaczego? Bo muszę się skikować. Znaczy ja mogę, bo jestem... Aha, nie mam accesu. Nie, a mogę się zbanować, bo specjalnie zostawiłem, że na tym koncie mogę się zbanować. Potrzebuję reloga. Okej, okay, zalogowałem się. Na serwerze jest właśnie rejestracja się. Rejestracja nie jest wymagana, możecie nawet się nie rejestrować, ale to wasza sprawa, czy wam ktoś wbije na konto. Okej, okay, ja widzę się z wami za chwilę, bo muszę se dodać VIP-a, co? Mhm. Tylko VIP-y może... Tak, muszę se dodać VIP-a. Ale jestem Ancymon. No dobra, widzimy się za chwilę. Dałem youtubera, dlaczego? Bo mogę. Jeśli ktoś chce ode mnie dostać rangę youtubera, no to teoretycznie no ja mam 36 tysięcy widzów, to nie mogę wymagać więcej, bo by było to słabe. 30 tysięcy to też nie dla każdego jest osiągnięcie jak na razie, więc pomyślmy. Rangę youtubera tak około 5 tysięcy, no oczywiście musisz nagrać chociaż jeden film, żeby tą rangę utrzymać. Co daje youtuber? No VIP-a oczywiście za darmo i nic więcej. Znaczy VIP-a. VIP ma wiele fajnych ciekawostek, na przykład szybkie podróże. Idę sobie tutaj, kupuję ten kompas i się teleportuję, albo efekty. Ja akurat mam to w Enderchestie, o ile dobrze pamiętam, EC. Tak, mam to w Enderchestie, więc nie potrzebuję. Mam teleporty bez problemu. Efekty, sobie mogę zrobić takie pierdołki, wiecie. Żeby VIP się czuł lepszy od innych graczy. No i ma tak być! Nie, no wiadomo, ja chcę utrzymać serwer, też troszkę na nim zarobić, więc to co innego. W każdym razie, grę da się ukończyć bez VIP-a. Dobrym przykładem jest tego nasz beta tester Bartek. On ukończył, on już wszystko zna, dlatego jak wszedł, to ukończył to w 2 dni, jak nie 3. Nabył 150 poziom, zrobił wszystkie zadanie, ukończył grę. Okej, okay. Informacje podstawowe, to się przyda. Można, a tu jest wyłączone, no dobra, to tutaj. Dobra, tutaj. A! Myszka! 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 Mi coś się zrobiło z myszką. Okej, okay, questy. Przyda się. Handel z graczami. Handel z NPC. Okej, okay. Dzięki tym trzech książkom nie będzie zadawać durnych pytań. Ej, ale, Handel z NPC, to znaczy shopkeeper, a co innego to jest, a zwykły villager to jest zupełnie co innego. Handel z graczami. Mamy trade'a po prostu. Klikamy prawym, nie, prawym na gracze i możemy trade'ować. Ostatnio się w ogóle dowiedziałem, że można trade'ować po prostu na nick, wpisując czyjś nick. Spoko opcja. Możecie na odległość dostawać itemy i takie tam pierdoły.
Handel z graczami sobie zachowamy. Questy, tak, to jest ważne, to musicie obowiązkowo przeczytać. Lewym wybieramy, prawym przyjmujemy. Co, ja mam jakiś quest w ogóle aktywny? Nie, to nie. Quests. A, no tak, bo już próbowałem raz nagrać. W każdym razie ja se przyjmę to zadanie. Why not? Because I can. Przyjmę se to zadanie z shiftem, jeśli macie jakieś inaktywne zadanie. Quests. Tak, aktywne moje zadanie to jest w tej chwili pierwsza farma. To jest moje aktywne zadanie, czy pierwsza próba? Nie pamiętam, czy żółte, czy zielone to było aktywne. I to jest ważne, bo dzięki temu gracz na przykład będzie nie mógł oddać zadania, jeśli to ten quest będzie aktywny. Ale to tam, wiecie. Naszym zadaniem co było? Przynieść 20 nici pająków, okej. Efekty mam? Mam. Teleport, właściwie mogę się teleportować, czemu by nie? Anioł go zjechał, ojejku. O nie, nie lubię nocy, noc jest straszna. Tutaj, znaczy zależy, na pierwszych levelach jest straszna. Na późniejszych levelach będzie błagać o noc, żeby była. Bo wtedy się właśnie moby respią. I nie mamy tu plugina na resp mobów. To są spawnery, wszędzie są spawnery, tu też. Są pochowane tak, żeby było w miarę ładnie. Na przykład tam, to ten arbuz też, to jest pod spodem spawner. Dzięki temu mamy bez problemu o, growlo nie ma, growla. Grota creeperów. Nie, dziki pies. A to nie, to nie, to nie, nie. Zostawmy dziki. Znaczy, dzikie psy to mamy na strzała. Co to za robactwo? O, zrespiłem chyba leprikon. Nie, ważkę. Tak, ważkę, jak widzę na mapie. Mody, jakie możecie mieć oprócz Optifine'a? Na pewno nie cheaterskie. Ostatnio zbanowałem gościa za flya. Tłumaczył się. Nie, nie, to nie ja. Nie, 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 nie. Oczywiście, że ban poleciał, bo trzy razy go zobaczyłem na flyu. Znaczy, raz to mi gracz powiedział. Dwa, niechcący, ale mi się wydawało, że to mógł być lag. A trzy, bezczelnie latał nad, i tam, nad rzeczami. Ogólnie nie wiem, po co tu wam w ogóle fly jest. No ale, no kto wam zabroni, nie? Nie mam tu żadnego anti-cheata, ale jeśli zobaczę, że ktoś cheatuje. Znaczy, mam tylko info o cheatach. O. Ale się zobaczy, kto cheatuje, ban natychmiast, bez w ogóle jakiejkolwiek tej... O, paczok. Nie, jest za dużo, ja mam za mało HP, za mało skilla. Odejdź, zmoro nieczysta, daj mi nabić chociaż pierwszy level. Jak będę miał pierwszy level, to będę miał 22 serca. Znaczy nie, 20... będę miał 11 serca, tak, bo to jest 22 punkty. Okej. Okay. I muszę zdobyć nici. Ja już nie mam nic prawie, nie? Już jestem martwy, ej kolego. Koliga, zostaw mnie. Life regen nie mam nic prawie, 2% life regen to jest tyle co nic. Czyli podstawowa, bazowa regeneracja życia. Bewsztyk mam, ciekawe skąd. A, za darmo chyba dostałem. To jeszcze jedno ten. A mam trochę life. A, bo jestem tylko... O, ale mam farta, dobrze tam zrobiłem taką akcję. Obok bacona jesteśmy, wielkie mroczne dildo. Znaczy wieża wiedźmy ma bacona w sobie w środku. Enchantress to jest ta wiedźma. Co chwilę zmienia skina, to się nie zdziwcie. Bo używam tutaj skinów różnych osób. No fajnie jest, na przykład jakieś easter eggi. Dzięki temu zrobione na przykład achievementy są za znalezienie dwóch takich skinowych rzeczy. No zostaw mnie! Cooldown na ciosy. O, zostaw mnie, nie odejdź. Zmoro nieczysta, ty jesteś padżonkiem. Dobra, musimy zeżreć kotleta. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Itemki w ogóle tu się nie niszczą, jakby co? Ej, po co ja mam ostrze do rana? Serio, mam ostrze do rana, 7 damage'a, a to ma 4, ale nie, ja używam zwykłego miecza nowicjusza. No, na dwa strzały teraz będę ich ściągał. I to ma sens. 11, potrzebuję jeszcze 20. Okej. Okay. Nie, 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 zostaw mnie pająku, zostaw mnie padżonku. Ja potrzebuję 20 nici, to nie jest takie trudne zadanie, poza tym exp wszędzie dropi tak samo, nie ma tu jakiegoś pluginu na expa, szkoda, chciałem, szukałem, ale nie znalazłem. Ale to nie jest tak źle, expert dropi tak normalnie wam powiem, wiecie. W ciągu jednego dnia bardzo szybko nabijecie ten 50 level, bez problemu. Niektórzy to jak są dobrzy, to nawet setny se nabiją. No do 150 to trochę daleko. Ale da radę, bez problemu. O tyle wam mogę powiedzieć. A dwa, no dobra, level levelem, nie? Dużo HP, ale musicie ulepszać swoje bronie. A to już nie jest taka akcja łatwa.
Pick up item. Okej, okay, podniosłem item, to na pewno jest jeszcze 4T. 6 złota tu widzę, nie? Oczy pająka można sprzedać. W ogóle cały drop można sprzedać, to znaczy taki podstawowy i no nie cały, w większości. Ej. Myślałem, że dorwał mnie pająk na poziom 4, on ma 50 HP. Jest trochę trudniejszy. Jeszcze 3. No ej, padżonku, ale dostał. Expa chce. Na ran. Nie! Nie wchodzę tu na dół, nie mam HP, nie mam skilla, nie mam nic. Odsuń się, potworze, amatorze. Okej. Okay. Tam widzę nić. Znaczy nie widzę jej, ale jest. Ja to wiem. Padżonki na poziom 1. Na samym dole są padżonki poziom 4, ale nic atrakcyjnego z nich nie dropi. O, dobra, mam. Mogę stąd iść. Można wpisywać komendę spawn. Niestety VIPy mają lepszą akcję. Po prostu i spawn. Fida, ja chcę fit. Są dwie opcje feedowania, możecie podejść do pieca, a druga to po prostu czekacie przy fontannie, aż wam się zregeneruje. Tak, ta płytka resetuje zegar. Niestety, wiecie, Minecraft, kasowanie czanków, których nie widać, no to nie będą cały czas aktywne. No niestety. Tak, 20 nici musimy oddać i zobaczycie, że najprawdopodobniej, jeśli nie będzie ten quest jako aktywny, jako ten, który aktualnie mamy aktywny, to nie będę mógł go oddać. Ja ogólnie to robię po prostu z shiftem i nie ma problemu. A nie, dobra, akurat ten był aktywny. Brawo, udało ci się zdobyć 20 nici pająków. Mimo tego, że nabyłeś doświadczenie, jesteś przygotowany na wyprawę do świątyni. Musisz powiedzieć więcej doświadczenia, iść do farmera. On da ci jakieś zadanie. Tak. No, nie ma jeszcze tego trailera prawdziwego właściwie, bo miałem zrobić dwa trailery. Bo to był około nie pół trailera. Zadaniem naszym jest tak, że dawno temu została doszło do... A nie, czekaj, mam książkę chyba, fabułę, ale dobra, nie chce mi się. Jest akcja, że dawno temu, około 10 tysięcy lat temu, był bóstwem tego świata jest Ao. W każdym razie, Bóg miał dwóch synów, no i Jedeka i Ceriona. Gdy dorośli, powstał między nimi konflikt i doszło do wojny. Dzięki temu powstały dwie krainy, Inferia i Heavia. Tak. Ao, no i pustynia Walharii była wynikiem tej wojny właśnie. Tam zostało wszystko zasypiane piachem. I w każdym razie Ao był zdenerwowany tym faktem, no bo ludzie oraz inne stworzenia ginęli. No to stworzył barierę pomiędzy światami. Dzięki temu, dzięki tej barierze wszystko jest spoko, nie ma wojen, jest zarąbiście. Ale bariera zaczęła po z biegiem lat, no 10 tysięcy lat, zaczęła słabnąć. I naszym zadaniem jest pójść do Ao oraz poprosić go o to, żeby naprawił barierę. Niestety Ao nie przyjmuje słabeuszy. Musimy być silni. Musimy go po prostu być w stanie pobić. Albo chociaż poturbować. A prawdziwym celem jest po prostu pokonanie bossa Ao. Dobra, farmer. U ciebie oczywiście potrzebuję. Już mam ten zadanie. On chce żarcia. Dobra, jak już jesteśmy obok myśliwego, to ja bym zrobił akcję. Jorik, o, ktoś próbował okraść. Właśnie, zrobimy sobie. A nie, nie robimy achievementów. To będzie dla was niespodzianka. Tutaj sprzedajmy sobie to. Oczy pająka, jest spoko. Questy mogę schować. Efekty. Co ja potrzebuję? Dzika przełęcz? Tak, chyba do dzikiej przełęczy się tepnę. No bo nie mam innej opcji. Musiałbym się zalogować z drugiego konta, a mi się nie chce. Przejdziemy się na piechotę do tych zamku rycerzy. Tam nie jest zamek rycerzy, to jest tych. Tam jest, o ile dobrze pamiętam, obóz łowców. Nie, wojowników. Fort łowców jest w prawo. Ale tu szybko fit mi spadł na sprincie. O my go. To lecimy do naszego... Coś podniosłem. Ziemniaka! Strzeżcie się lewych ziemniaków. To jest lewy ziemniak. A do ulepszania potrzeba lewych ziemniaków, a nie tych, co naturalnie dropią. O co chodzi z lewymi ziemniakami? What? Ziemniak lewy to jest tym ID 392-1036. Oczywiście w trybie survivalu nie mogę sobie robić itemów. Zaliłąd inventory. Ale mi fit spadł. Zaraz się nakarmię w tym. Tu jest fajna akcja. Tu się przejdźcie wieczorem. Tu jest naprawdę zarobiste stworzonko. Burak Cebulak byłby ze mnie dumny. Naprawdę. No zobaczycie, o co chodzi, jak tam dotrzecie. Daleko mają zamek rycerzy. No niestety, ale teleporter, ktoś mi zrypał drzwi. Ja po prostu je zniszczę, jak tylko dotrę na drugie konto, no bo to nie ma sensu. Fit, o, dziękuję za fit. I rycerze sobie wchodzą tędy do Source City. Kowal, miecz strażnika, miecz obrońcy, dziób Feniksa, miecz paladyna. Od 7 do 13, 6 sztabek złota, odporność na odrzut.
Nie wiem, czy to mi się przyda. Block Hilf. Hilf Lifesteal. Znaczy, ja zostanę przy Ostrzu Drana, ale se kupię. Zostaw krucjaty! Ale se kupię armor. Diaksy, serio? Diaksy, zapomniałem. Nie mam tyle diaksów na armora. Nie, to ja se muszę wymienić w banku. Ale w banku, zanim tu wrócę. Ojejku. Zanim. Set home'a se mogłem ustawić, back! Mogę se set home'a ustawić, przecież mam VIP'a. To nie będę latał jak porąbane. 9 poziom. Nie! Ej, koliga! No nie, koliga! Koliga! Nie teleportuj mnie, koliga! O, idealnie, dobra. Set home. Dobra, i teraz mogę sobie spokojnie teleportnąć. Później zniszczę te drzwi. Dokładnie na następnym odcinku już tego ich nie zobaczycie, bo ja się od razu przeloguję. Już 23 minuty, to nie wiem, więcej nawet. Dobra, bank. Złote bożki, muszę dotrzeć do złotego bożka. Szybka podróż, bank, tak, bank. Tutaj też, tu możecie kupić VIP-a. I mówię o tych glowstonach, to jest glowstone, to jest glowstone. I to na spawnie to też jest glowstone. Wymiana walut. Ja sobie hełm bym jakiś chociaż kupił, czy to się w ogóle mi opłaca? Trzy sztabki te, trzy tego. Samorodki, złota. Nie wiem, nie opłaca mi się. Drewnianych mieczy oni nie przyjmują. Ziemniaków nie mogę sprzedać, ale dobrze pamiętam. Mi się odpłaca pancerz wziąć, ten na klatę. Ale to już w następnym odcinku. Co ja muszę zrobić? Aha, dobra. To mogę się stąd tepnąć. Dobra. Tak będzie szybciej, dzika przełęcz. A, jak już mówiłem, nie można wyrzucać przedmiotów. Więc tego też nie mogę wyrzucić, jak widać. I nie możecie tego przekazać jako VIP-y drugiemu graczowi. Nawet poprzez tradenik. Nie możecie, bo zablokowałem to. Ha! Musicie mieć VIP-a, żeby mieć takie szybkie podróże z kompasu. Bo wcześniej trzeba było wejść do ukośnik spawn, szybki teleport do szybkich podróży. Wtedy wchodziliście w, jak to się nazywa, badum. I wtedy wchodziliście do tam, gdzie jest bank, tam był jeszcze kolejny teleporter, wchodziliście na dół do odpowiednich drzwi. Usprawniłem to VIP-om, no bo mnie to nudziło, wkurzało mnie. A teraz tak pyk, 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 pyk i lecicie, nie? Bez problemu. W każdym bądź razie, na ten moment ja się będę z wami żegnał przy wielkim mrocznym dildo. Dlaczego to jest wielkie mroczne dildo, się zastanawiacie? Każdy, kto wejdzie na serwer i wejdzie z daleka, będzie patrzył na to, zobaczy coś takiego. I powiedzcie mi, że to nie jest mroczne dildo. No, ja zbudowałem tą wieżę, a Karomas mnie ciągle wyśmiewał, że to jest właśnie dildo. No to nie, no dobra, dobra, to już tak nazwiemy. I to się nazywa, jak widać, jak tu podejdziecie, wielkie mroczne dildo wiedźmy. Tak, wielkie mroczne dildo wieża wiedźmy. Na ten moment ja już się będę z wami żegnał i pozdrawiam.